Ludzie to się nieodpowiedzialnie śmieją z tego, jak minister spraw zagranicznych Radek Sikorski tłumaczy się z użycia słowa murzyńskość właśnie na określenie naszej polskiej, jak powiedział, płytkiej dumy i niskiej samooceny. No, to nie pierwszy raz, kiedy zacofane społeczeństwo nie rozumie tłumaczeń ministra. Kiedyś Radek Sikorski opowiedział kawał o tym, że Barack Obama ma polskie korzenie, bo jego dziadek zjadł polskiego misjonarza. No i tłumaczono wtedy, że pan Sikorski nie opowiadał tego dowcipu, ale jedynie przytaczał go jako przykład niesmacznego rasistowskiego żartu, podkreślając niestosowność takich żartów. I ludzie mu nie uwierzyli, patrzcie, bestie w ludzkiej skórze. No faktem jest, że tłumaczenie, choć słuszne, było dużo śmieszniejsze od samego dowcipu. Teraz po użyciu, wydawałoby się niewyrobionym ludziom, w negatywnym kontekście słowa murzyńskość, minister Sikorski wytłumaczył, że użył go w znaczeniu negritude, to taki ruch literacki, polityczny, afirmujący cywilizację czarnego człowieka, zapoczątkowany w 1930 roku w Paryżu. W odpowiedzi ten ruch się rozwijał na z kolei rozwój francuskiego kolonializmu i rasizmu. Tak se wgooglał w Wikipedii i tak mu wyszło. No, nazwa oczywiście pasuje do kontekstu. I można powiedzieć, że minister Sikorski, zapoznając nas z negritude, jest twórcą, ja bym to tak nazwał, radictude, czyli takiego ruchu politycznego zapoczątkowanego w 2014 roku, afirmującego dobrą kuchnię polityczną jako odpowiedź na rozwój internetu. No, czy coś takiego. No, minister Radek Sikorski, słuchajcie, okazuje się, że jest światlejszy niż dowolna żarówka 100-watowa. Tylko, no, tak wychodzi na to, że my go nie rozumiemy.